Prawo i Sprawiedliwość. To w Krakowie oni mieli. Uczestniczyli w nich m.in. prezes Kaczyński, premier Beata Szydło, wicepremierzy, ministrowie, parlamentarzyści oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Joanna Siedlecka otrzymała w Święto Niepodległości prestiżową nagrodę imienia Józefa Mackiewicza za książkę Biografie odtajnione z archiwów literackich Bezpieki. Sekretarz kapituły Stanisław Michalkiewicz podkreślał, że eseistka i reporterzystka została doceniona także za całokształt twórczości. Stanisław Michalkiewicz w laudacji na cześć laureatki podkreślał: gdyby nie było takich książek jak pani Joanny Siedleckiej, to byśmy właśnie nie mieli Joanna Siedlecka podkreślała, że to nagroda niezwykle dla niej cenna, także ze względu na jej motto, cytat z patrona konkursu: jedynie prawda jest ciekawa. Od lat zajmowała się losem pisarza polskiego w PRL-u. Te sprawy, które pisała, były na ogół opatrzone w archiwum, wstępem tajne, specjalnego znaczenia nie otwierać. Wydaje mi się, że nagłaśniając moją książkę, jeżeli przypomniało tragedię moich bohaterów. I zapewniała, że nie spocznie na laurach. Wzmocniona duchowo, no i materialnie, jeszcze coś napiszę. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Polscy piłkarze wygrali w Bukareszcie z Rumunią 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Dzięki temu zwycięstwu Polska objęła prowadzenie w grupie E. Dwa gole strzelił Robert Lewandowski w 83 minucie i w pierwszej minucie doliczonego czasu z karnego, podyktowanego za faul właśnie na nim. W 11 minucie prowadzenie Polsce dał Kamil Grosicki. W Stanach Zjednoczonych zaczął się proces przekazywania prezydenckiej władzy. Donald Trump kompletuje swój gabinet. Odpowiedzialny za to będzie przede wszystkim przyszły wiceprezydent Mike Pence. Donald Trump w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że rozpoczyna się właśnie proces powstawania nowego prezydenckiego gabinetu, w którym znajdą się wysoko wykwalifikowani specjaliści. Tylko oni będą w stanie zrealizować przedwyborcze obietnice odbudowy kraju, podkreślał prezydent-elekt. Główna odpowiedzialność za to spadnie na przyszłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Ma on wieloletnie doświadczenie w kontaktach zarówno z republikańskimi kongresmenami, jak i z stanowymi gubernatorami wywodzącymi się z tej partii. Nieoficjalnie podaje się już nazwiska. Przy osadzaniu kluczowych stanowisk sekretarzem stanu miałby zostać były ambasador USA przy ONZ John Bolton lub pełniący w przyszłości funkcję spikera Izby Reprezentantów Newt Gingrich. Szanse na pozycję ministra obrony ma senator z Alabamy Jeff Sessions, a prokuratorem generalnym miałby być dawny burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prognoza pogody. W sobotę w południowej połowie Polski zachmurzenie duże z opadami deszczu i śniegu, a także samego śniegu. Na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym, w Karpatach do 12 cm. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 do 0 stopni, to na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 1-4 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej nad morzem 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy, jest sobota 12 listopada, to 317 dzień roku. Imieniny obchodzą Renata, Witold i Gabriel. Słońce wzejdzie o 6.50. Teraz w Polskim Radio 24 czas na SOR, czyli audycję Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja. Rozpoczął się już nowy dzień, pierwszy po Święcie Niepodległości, którą odzyskaliśmy po 123 latach zaborów w 1918 roku. To święto zdeterminowało temat dzisiejszej audycji Społeczeństwa Obywatelskiego Reaktywacji, a tematem będzie patriotyzm. Bez patriotyzmu nie byłoby dzisiejszej wolności. W studiu gościmy doktora Pawła Ukielskiego, wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam pana. I pana Adama Zawadzkiego, prezesa Fundacji Dziękujemy za Wolność, dziennikarza, publicystę TVP Info i szefa grupy rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wyklętych. Witam serdecznie. Powiedziałem wszystko dokładnie. Czy jeszcze dokładnie coś pan chciałby dodać od siebie? Czy nie? Wszystko jest dobrze. Dobrze. Chciałem, nawiązując do patriotyzmu, chciałem powiedzieć, że mamy różne postawy w ciągu patriotyczne, w zależności od sytuacji, w jakiej historia postawiła naród. I także
taka postawa wymagająca wielkich, heroicznych ofiar, którą często doświadczaliśmy my Polacy. Postawa codziennej odpowiedzialności w życiu społecznym, która jest chyba w tej chwili dla nas najbliższa. Odpowiedzialność za własne życiowe wybory, odpowiedzialność za solidne, uczciwe, wolne życie. I na tym tle odsłaniają się właściwie dwa takie oblicza patriotyzmu. Patriotyzm w ujęciu klasycznym i patriotyzm w ujęciu liberalnym. Ale zanim przejdziemy i porozmawiamy na ten temat, chciałem się zapytać pana, panie Adamie, za jaką wolność pan dziękuje? Ja dziękuję za tą wolność, która nam jest dana, ale która nie jest nam dana do końca. Cały pomysł z nazwą Fundacji Dziękujemy za Wolność to inspiracja Muzeum Powstania Warszawskiego, dlatego że od 5 lat tak naprawdę staraliśmy się na poziomie lokalnym przywracać godną pamięć tym bohaterom, którzy są zapomniani, którzy byli zapomniani w środowisku lokalnym, pokazując, że nasza historia działa się tu, gdzie mieszkamy, że możemy mówić o bohaterach na poziomie ogólnopolskim, światowym, ale przede wszystkim ten patriotyzm rodzi się w naszych domach, w naszym środowisku lokalnym. I była taka akcja Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie dziękowano za wolność jednemu z powstańców warszawskich i my wtedy stwierdziliśmy, że to jest taka dobra nazwa dla fundacji, którą powołaliśmy. Pan dyrektor pamięta tę? Tak, oczywiście. To było bardzo wzruszające. To są takie akcje skierowane do konkretnych osób, nie do jakiejś bezimiennej masy, tylko z różnych okazji, na przykład z okazji urodzin. I to jest wtedy bardzo spontaniczne i te więzi, które się rodzą między młodymi ludźmi, którzy chcą wyrazić swoją wdzięczność, a tymi kombatantami są niezwykle mocne i od kilkunastu lat, odkąd istnieje muzeum, na naszej ekspozycji, przy spotkaniach rozmaitych widzimy, jak to się zawiązuje, więc takie działania naprawdę, naprawdę przynoszą owoce. I tu adekwatnie moglibyśmy przejść do tego, o czym wcześniej wspomniałem, czyli do patriotyzmu, do tych dwóch oblicz patriotyzmu, na jakie napotykamy, o jakich jest mowa. Patriotyzm w ujęciu klasycznym, o którym pan tutaj teraz wspomniał, niejako, który nawiązuje do tradycji, który hołduje tej tradycji, i patriotyzm w ujęciu liberalnym. I tu jest trochę gorzej, jak gdyby przynajmniej z mojego punktu widzenia, ponieważ trudno mi określić, ale to są patriotyzmy, które nie są kompatybilne, one ze sobą walczą. Nie wiem, czy walczą, one się może trochę mogą uzupełniać, chociaż oczywiście jest spór. Na pewno mają wspólne to, że dzisiejszy patriotyzm, który wyraża się pracą, dla ogółu, to ich wspólnie pewnie i łączy, w hasłach przynajmniej. Powiedzmy sobie szczerze, patriotyzm jest umiłowaniem ojczyzny i działaniem na rzecz jej dobra. I oczywiście w pewnych elementach różni ludzie mogą inaczej postrzegać dobro ojczyzny. To jest normalne, że się różnimy i że pewne elementy mogą nas również tutaj różnić. No tak, ale patriotyzm liberalny wręcz każe nam zapomnieć o historii. Mówi, że historia jest zbędna. To znaczy, oni się opierają, wiadomo, że... Ale odcinać się tak zupełnie od korzeni, czym można to robić? No to jest tak samo jak z debatą swego czasu na temat polityki historycznej. Dzisiaj jesteśmy dużo dalej w tej debacie i już nikt nie neguje samego zjawiska, ale przypomnijmy sobie, że tych 10-12 lat temu, gdy rozmawiano o polityce historycznej, to padały absurdalne postulaty, żeby w ogóle zrezygnować z czegoś takiego. No cóż, rezygnacja z działań jakichś aktywnych też jest pewnego rodzaju polityką historyczną, a zatem nie istnieje próżnia. I tak samo z historią. Nie istnieje próżnia. Nie da się zupełnie odciąć od historii, bo ona zawsze na nas oddziaływuje. Natomiast pytanie, czy w jakiś sposób ją analizujemy i aktywnie się do niej odnosimy, czy też próbujemy właśnie z tych odniesień tożsamościowych zrezygnować, no to faktycznie jest ten spór. Moim zdaniem nie da się odciąć.
takie próby były w latach 90. Budowania społeczeństwa właśnie na takich wartościach czysto materialnych. Patrzmy w przyszłość, a tak naprawdę to hasło miało drugie dno. Budujmy dobrobyt. I właściwie zapomnijmy o przeszłości. Bo ona przeszkadza. Bo ona przeszkadza, bo nas zmęczy. Bo nie tylko zmęczy. Ona miała być rzekomo przeszkodą w budowie nowoczesności, no bo jest stara. Absolutnie nieprawdziwa teza, ale taka wówczas królowała. I czym to się skończyło? Aferą Rywina, która pokazała, że nie da się zbudować bez zdrowych korzeni na samym biznesie zdrowego społeczeństwa. No oczywiście, przecież to jest tak oczywiste, że żeby coś budować, to trzeba budować na własnej historii, na swojej przeszłości, pamięć, tożsamość. Papież o tym wyraźnie przecież też mówi, ale nie tylko. Odniesienie do historii mówi mi, kim jestem, skąd idę i dokąd idę. Prawda? Mogę budować coś ciągłego. Jeśli nagle odetnie się mi od korzeni, to właściwie kimże ja jestem. I dodatkowo jest absolutnie ważnym nośnikiem wartości. To, do których wydarzeń z naszej historii się odwołujemy i z których jesteśmy dumni, mówi nam, kim jesteśmy dzisiaj, do jakich wartości się chcemy odwoływać i jakim wartościom hołdować dzisiaj. Nie przypadkiem przed polskim Sejmem stoi wielki pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, bo Polskie Państwo Podziemne jest tym nośnikiem wartości demokratycznych, niepodległościowych, wolnościowych w warunkach straszliwej okupacji, do którego dzisiejsza Polska chce się odwoływać. Oczywiście, panie Adamie, pan odwołuje się nie tylko pracując na rzecz fundacji, którą państwo niedawno założyli, ale również jest pan jednym, a właściwie założycielem, szefem historycznej grupy rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wyklętych, tak? To jedna z działalności fundacji, dlatego że Fundacja Dziękujemy za Wolność tak naprawdę powstała, jak już wcześniej wspomniałem, 5 lat temu, ale zrodziła się z potrzeby serca. Grupa pasjonatów historii ze środowiska lokalnego, reprezentująca często różne podejścia do patriotyzmu i chcę to tu wyraźnie podkreślić, stwierdziła, że jest taka potrzeba, żeby tradycyjne wartości pokazywać też w nowoczesnej formie, żeby łączyć pokolenia kombatantów z młodymi ludźmi, bo tego nam zawsze brakowało podczas oficjalnych uroczystości, że jest ta piękna otoczka, która wzrusza, natomiast nie ma pogłębienia tych treści. I młodzież, która uczestniczy w takich przedsięwzięciach, nie wie tak naprawdę, po co ona jest. Ona musi przyjść, bo ktoś im kazał. I my postanowiliśmy, że będziemy pokazywali patriotyzm i historię w trochę inny sposób, o czym pewnie za chwilę powiem. Natomiast co do grupy rekonstrukcyjnej, to współdziała z nami grupa rekonstrukcji historycznej 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Przed wojną stacjonował ten pułk w Mińsku. Zresztą mamy tutaj też jeszcze osoby, które pamiętają tamte czasy. I to ułani są podstawowym naszym motorem działań związanych z rekonstrukcją. Grupa związana z Żołnierzami Wyklętymi bazuje właśnie na środowisku ułanów i dochodzą do tego młodzi ludzie, którzy tą tematyką teraz żyją i dla których jest ona bardzo ważna. Panie doktorze, chciałem wrócić na chwilę jeszcze do tamtego naszego poprzedniego wątku, mówiąc o patriotyzmie liberalnym. Jak gdyby tak powiedzieć właściwie, że to ktoś, nie pamiętam gdzie to przeczytałem, w jakiej książce, ale jest tutaj sięgnięcie nawet i do 10 przykazań, do dekalogu. 4. przykazanie mówi: czci ojca swego i matkę swoją. I na tej jak gdyby bazie ułożone jest sięganie do tradycji. Zgadza się pan ze mną? Bez wątpienia. To przykazanie mówi o szacunku dla rodziców, ale ci rodzice to nie są tylko bezpośredni rodzice, ale tak naprawdę chodzi o przodków. Tak, ten szacunek do historii. Do przodków, a zatem do historii, do tego, co oni robili, do tego, skąd, dokąd nas doprowadzili i jakie nam dali w pewnym sensie wytyczne na przyszłość.
Autorka książki Kto się boi prawdy pisze, cytuję, zacytuję jej tekst. Czy fakt, że niektórzy zachowywali się w różnych czasach nagannie, może stanowić korektę mojego patriotyzmu? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy idąc tym tokiem myślenia należałoby oczekiwać na przykład od Niemców całkowitego odrzucenia patriotyzmu, skoro większość społeczeństwa poparła Hitlera? To oczywiście to jest taka polemika z tym liberalizmem, z tym takim liberalnym, stricte liberalnym podejściem. Podobnie do Rosjan z ich przeszłością stalinowską, a również Żydów zdradzonych przez swoje elity polityczne i kulturalne. Czy im filozof odważyłby się zaproponować korektę patriotyzmu, czy aby nie puknęliby się w czoło? No cóż, jeśli chodzi o Niemców, to taka korekta bardzo głęboka jednak została przeprowadzona. To znaczy samo pojęcie patriotyzmu w Niemczech jest postrzegane jako coś niebezpiecznego raczej. Patriotyzm to był nacjonalizm, on się przerodził. Ale właśnie to jest ten problem, że inaczej rozumiemy też słowa. Akurat z Niemcami tutaj mamy jako muzeum dosyć dużo doświadczeń i prowadziliśmy szkoły letnie, gdzie młodzież, studenci, licealiści z Polski i Niemiec się spotykali i im po stronie niemieckiej właściwie nacjonalizm i patriotyzm leżą tuż koło siebie. W języku, w warstwie językowej. I w Niemczech patriotyzm jest postrzegany jako coś groźnego. Z czego to się bierze? To był semantyczny w pojęciu, czy... To się bierze z tego, że Polacy mają tradycje republikańskie pierwszej Rzeczpospolitej, a Niemcy tej tradycji nie mają. Oni mają właściwie tylko ten nowoczesny nacjonalizm i dopiero dojście do takiego porozumienia, że w Polsce patriotyzm jest bliżej tego, co oni rozumieją jako społeczeństwo obywatelskie, niż nacjonalizmu, pozwala przekroczyć te bariery niezrozumienia językowego. No tak, a w liberalizmie też pewne słowa mogą jak gdyby być źle rozumiane, na przykład tolerancja. Nie uważa pan liberalizm, który dąży do tolerancji, patriotyzm liberalny, w tej tolerancji widzi się jak gdyby dopuszczenie wszystkiego, co jest możliwe, czyli złych rzeczy, wartości i antywartości. No, to jest głębszy problem zmieniania znaczenia słów, który... No nie, to też jest nam... takie słowo bliskoznaczne jak gdyby w tym momencie. Ale problem jest moim zdaniem taki, że dzisiaj tolerancja nie oznacza tego, czym naprawdę jest tolerancja, tylko oznacza przede wszystkim akceptację i afirmację wręcz. No właśnie. I to jest ta różnica. No akceptacja jest nie do przyjęcia. W ogóle akceptacja, bezmyślna akceptacja. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że zmieniono znaczenie słowa i tolerancja, która jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem i faktycznie różne odmienności należy tolerować, każdemu człowiekowi należy się szacunek, prawda? Ale nie znaczy akceptować. A właśnie dzisiaj zwolennicy tolerancji przeszli do tego etapu, że tolerancja jest akceptacją, a nawet afirmacją. I to już jest ta różnica. To jest nadużycie. To jest nadużycie, to jest inżynieria społeczna na języku. Jak patriotyzm i szowinizm. Na przykład. No właśnie. O tym mówiliśmy. Panie Adamie, pana stosunek do tych spraw. Ja myślę, że dla mnie osobiście tolerancja kończy się wtedy, kiedy narusza to moje wartości, które wyniosłem z domu rodzinnego. I tak naprawdę to dom rodzinny kształtuje nasze postawy, to dom rodzinny i to, co szczepiają nas rodzice. My później oczywiście możemy zmieniać te fronty, ale to oni są takimi pierwszymi osobami, które przekazują nam te wartości patriotyczne. I ja swoim rodzicom jestem wdzięczny za to, że gdzieś w odpowiednim momencie pchnęli mnie na te tory, że dawali mi dobre książki, publikacje, ale też wiem, że nie wszyscy mają do tego dostęp, tak? I tu ja i myślę, że też członkowie fundacji widzimy ogromną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych poprzez organizacje pozarządowe, bo to one są naprawdę tym fundamentem
budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawialiśmy wcześniej, że tak naprawdę w Polsce te organizacje są niedoceniane, że nie ma takiej drogi do służby publicznej, przechodzenia przez organizacje pozarządowe i poznawania tego, czym naprawdę żyje społeczeństwo. Proszę panów, ja sięgnąłem do statystyki, ARC Opinia dla dziennika Polska zrobiła taką opinię, w czym przejawia się patriotyzm Polaków. Wyniki są ciekawe. 90,5% mówi, że to jest pójście na wybory. 90,8%, że to jest wywieszanie symboli narodowych. 77% nie wstydzenie się, że jest się Polakiem. Co panowie o tym myślą? To są... Ja myślę, że właśnie to jest efekt tej polityki liberalnej, że to sprowadzanie tylko i wyłącznie patriotyzmu do pewnych symboli jest tylko takim pustym działaniem, tak? Że to są rzeczy... To jest obowiązek Polaka pójście na wybory. To jest mój obowiązek, a nie oznaka patriotyzmu. Jestem to winny państwu, tak? I te zewnętrzne rzeczy są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Bo to przecież patriotyzm to moja postawa jako pracownika, ucznia, jak ja podchodzę do zadań, które mam do zrobienia, tak? To jest ten patriotyzm pokoju. A wywieszanie flagi to jest szacunek dla tych, dzięki którym mogę dzisiaj dziękować za wolność, dzięki którym mogę żyć. No. Czyli znowu pomieszanie pojęć. Panieko. No. Ja myślę, ja zwróciłbym uwagę najpierw na jeden element, to znaczy jeżeli ponad 90% mówi, że patriotyzmem jest uczestniczenie w wyborach, a potem frekwencja jest nieco powyżej 50%, to od razu pokazuje, że 30 parę procent ludzi samych się stawia poza patriotyzmem, co jest pewną schizofrenią, miał, właśnie mam wrażenie. Właśnie mam też taką statystykę, że 6% naszego społeczeństwa w ogóle nie uważa się za patriotów. No chyba kosmopolici, prawda, bo to jest... Szczerze powiedziawszy, ja bym się cieszył, bo to jest bardzo niski wynik. Ja myślę, że w większości innych państw Europy czy świata ten wynik byłby znacznie wyższy. Także akurat tutaj nie wydaje mi się, żeby to był zły wynik. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tych badań, to oczywiście to są rzeczy, które są dosyć oczywiste, że jakby są elementem, częścią składową, natomiast nie wypełniają. Ale też trzeba zrozumieć, że ludzie czasem w warunkach właśnie pokoju i takiego jednak dosyć spokojnego życia nie bardzo potrafią nawet zdefiniować, czym jest patriotyzm, bo właśnie tak nie jest to dla nich tak oczywiste. Paradoksalnie łatwiej powiedzieć, czym jest patriotyzm w czasach zniewolenia, okupacji i tak dalej, niż właśnie w sytuacji... Jest się poza granicami Polski. No patrzmy na literaturę Mickiewicza, Słowackiego, na naszych wielkich wieszczów. Także ja myślę, że to jest... za krajem. Czy właśnie, to przejdźmy do tego tematu. Czy patriotyzm to też uczucie? To jest uczucie w sferze wewnętrznych emocji? Czy to jest takie pragmatyczne działanie? Patriotyzm raczej obejmuje również sferę emocji. Znaczy to jest tak, że poczucie wspólnoty ze swoim społeczeństwem, ze swoim narodem. Empatia, odczuwanie, nie wiem, wzruszenia wynikającego z pewnego kodu kulturowego jest jak najbardziej wbudowane w element patriotyczny. To tak jak ojciec i matka dla syna, prawda? Też to jest mniej więcej takie, tego typu uczucie, tego typu związki. Raczej w drugą stronę, jak syn wobec ojca i matki. Ja jeszcze na tablecie tak, oczywiście. Ja chciałbym zacytować tutaj wiersz Adama Antoniego Słonimskiego. Dwie ojczyzny, wiersz dosyć znany, za który Antoni Słonimski został w 1938 roku spoliczkowany. Dlatego, bo w tym wierszu mamy takie dwa właściwie poglądy właśnie takie liberalne na patriotyzm, na ojczyznę i ten pogląd taki tradycyjny. Może ja sobie pozwolę odczytać i poprosić państwa o komentarz. W twojej ojczyźnie karki się zgina przed każdą władzą. Dla zwyciężonych wzgarda i ślina, gdzie ich na kaźń prowadzą.
w Twojej ojczyźnie, gdyż hołdy składał przed obce trony, w ojczyźnie mojej, jeśli ktoś padał, to krwią zbroczony. W ojczyźnie Twojej do obcych w wierze Bóg się nie zniża. Moja ojczyzna świat cały bierze w ramiona krzyża. W Twojej ojczyźnie sławne portrety, tom w etażerce. W mojej ojczyźnie słowa poety oprawne w serce. Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty i noc bezgwiezdna, jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej, jeśli jej nie znasz? Za co Słonimski został w tym wierszu spoliczkowany, panie doktorze? Ja myślę, że zacząłbym od tego, że to nie jest wizja dwóch patriotyzmów. To jest wizja patriotyzmu i zdrady. A jednak możemy się pięknie spierać o różne wizje patriotyzmu, ale zdrada jest zdradą, myślę, również dla tych, którzy mają bardziej liberalne podejście do patriotyzmu. Więc tutaj raczej dychotomia jest prosta. Patriotyzm kontra zdrada. Zdrada, czyli to ukorzenie się, takie pełne i służalcze podporządkowanie narzuconemu reżimowi zewnętrznemu. I to już nie jest żaden patriotyzm liberalny, czy jeszcze bardziej liberalny, tylko to jest po prostu zdrada. Panie Adamie. Ja się tak przez chwilę, pan doktor mówił o zdradzie, ale myślę, że to wszystko też pokazuje wewnętrzne wybory człowieka, bo możemy mówić tylko i wyłącznie o patriotyzmie i o wierności jakimś ideałom, jeśli my wewnętrznie jesteśmy ukształtowani. Wspomniałem tutaj o domu, ale również i religia pokazuje, jaką drogą powinniśmy kroczyć. Tak? Czwarte przykazanie, o którym byśmy mówili. Dokładnie o tym mówiliśmy. I jeśli człowiek jest wychowany w poczuciu wiary w Boga, jeśli traktuje to poważnie, to tak naprawdę o to chodzi i możemy wtedy mówić o patriotyzmie. Chciałbym bardzo panom podziękować za dzisiejszą dyskusję. Przypominam, że słuchali państwo program Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja. Gościliśmy dzisiaj w studiu pana doktora Pawła Ukielskiego, wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo. I pana Adama Zawadzkiego, prezesa fundacji. Dziękujemy za wolność dziennikarza i publicystę. No. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i do usłyszenia w następną sobotę. Autopromocja. Polskie Radio 24. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje i innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14:15. Zapraszają Kasia Gizińska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23:10. Paulina Kozioł. Autopromocja. W pół do pierwszej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. W całej Polsce odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Świdniku prezydent brał udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych z mieszkańcami miasta. Przed rozpoczęciem spotkania na głównym placu Konstytucji 3 maja Andrzej Duda mówił, że taki sposób świętowania 98. rocznicy odzyskania niepodległości buduje wspólnotę między Polakami. My dzisiaj walczymy o niepodległość swoją pracą, każdy z nas, swoim staraniem, o to, by być razem, o to, by budować coś, co się nazywa tkanką społeczną, o to, by także służyć innym. I oto właśnie, tak jak państwo dzisiaj, poprzez spotykanie się w takich miejscach, poprzez wspólne śpiewanie, tak jak to było dawniej, 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 kiedy ludzie spotykali się wieczorami po to, żeby razem pobyć, razem pośpiewać. Tak jak w czasach zaborów w ten sposób przetrwała polska kultura, polska tradycja,
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców, Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przyjechał do Warszawy z Magdeburga, gdzie był więziony przez Niemców. Przyjazd Piłsudskiego, który w oczach większości Polaków uchodził za symbol walki z zaborcami i za jedynego polityka godnego stanąć na czele odradzającej się Polski, stał się wezwaniem do rozbrajania Niemców i organizowania administracji polskiej. Rumuni zagrali dobry mecz, ale byliśmy nie do zatrzymania. Tak mówił selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka po zwycięstwie w Bukareszcie nad Rumunią 3-0 w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół Rumunii postawił nam bardzo trudne warunki. Wynik 3-0 można odbierać jako łatwy mecz. Gospodarze jednak mieli plan na to spotkanie. Grali ofiarnie i tworzyli dobrze zorganizowaną drużynę. My graliśmy konsekwentnie, mądrze i z dużym poświęceniem. Po przerwie czekaliśmy na kontrataki. Jednak dobrze radziliśmy sobie również w ataku pozycyjnym. Za taką postawę i mobilizację do końca należą się brawa, powiedział Nawałka na pomeczowej konferencji prasowej. Michail Saakaszwili tworzy nową partię polityczną na Ukrainie. Były gruziński prezydent, a do niedawna gubernator obwodu odeskiego, chce także rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Nowe ugrupowanie ma dążyć m.in. do oczyszczenia ukraińskiej polityki z wpływów biznesowych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Występując na konferencji w Kijowie, Michail Saakaszwili powiedział, że on i jego otoczenie inicjują stworzenie nowej platformy sił politycznych, której celem jest zmiana władzy na Ukrainie. Celu naszej władzy zmiana teraźniejszych rzeczywistości. Nasz cel to zmiana obecnej tzw. politycznej elity, a tak naprawdę spekulantów i wyrzutków społecznych kontrolujących obecnie parlament, rząd i różne organa władzy. Nasz cel to przedterminowe wybory parlamentarne, przeprowadzane jak najszybciej. Maksymalnie bystro. Polityk zaznaczył, że w nowym ugrupowaniu nie będzie osób związanych z biznesem. My będziemy поддерживать. Będziemy sprzyjać biznesowi, ale nie wpuścimy biznesu do polityki i do Rady Najwyższej. Ponadto do nowego ugrupowania nie wejdą osoby, które mają za sobą więcej niż jedną kadencję w Radzie Najwyższej, czy też były w strukturach władzy ponad 3 lata. Michail Saakaszwili kilka dni temu zrezygnował z funkcji gubernatora obwodu odeskiego i oskarżył prezydenta Poroszenkę o wspieranie klanów przestępczych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 24 godziny w Polsce i na świecie. 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziś w całym kraju obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. 11 listopada to w naszym kraju Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w rocznicę odzyskania przez nasz kraj wolności w 1918 roku. Data ta jest jednak symboliczna i umowna. Tego dnia, 98 lat temu, zakończyło się rozbrajanie żołnierzy niemieckich okupujących Warszawę. Rada Regencyjna, utworzona pod protektoratem dwóch byłych zaborców Austrii i Niemiec, przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni z aliantami, co zakończyło I wojnę światową. Stąd niemal w całej Europie 11 listopada jest dniem świątecznym. Brytyjczycy na przykład obchodzą Remembrance Day. Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu, gdzie był przetrzymywany przez Niemców. Jego powrót do Polski utrzymywano w tajemnicy. Rankiem 10 listopada na dworcu wiedeńskim witało go zaledwie kilka osób, wśród nich ówczesny komendant polskiej organizacji wojskowej, podporucznik Adam Koc. Stanąłem przy stopniach pociągu, zdjąłem kapelusz i wypowiedziałem następujące słowa powitania. Obywatelu, komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej witam obywatela, komendanta w stolicy. Komendant podał mi rękę, mówiąc, dziękuję wam. Adam Kot wspominał też pierwsze kroki przyszłego naczelnika w wolnej Warszawie. Rozmawiając z regentem, komendant zwracał się parokrotnie do idącego obok Aleksandra Prystora. Obejmował go prawym ramieniem, powtarzając, no stary, no
stary. 11 listopada członkowie Rady Regencyjnej przekazali Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a 3 dni później cywilną. Pojawienie się w Warszawie Piłsudskiego, który w oczach większości Polaków uchodził za symbol walki z zaborcami i za jedynego polityka godnego stanąć na czele odradzającej się Polski, wzbudziło radość mieszkańców, wspominał lekarz wojskowy Tadeusz Widmański. Entuzjazm był nieprawdopodobny. I teraz tak, organizuj i wszystkie czekał na nich powóz zaprzężony w bardzo wielkie białe konie. Brygadiera wzięli na ramiona i nieśli marszałkowską. W pierwszych dniach listopada 1918 roku w poszczególnych częściach Polski istniały różne ośrodki władzy. Rada Regencyjna w Warszawie, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie i Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Jednak nie wszyscy wiązali nadzieje głównie z Piłsudskim i szybko uznali jego zwierzchnictwo. Rozpoczął się proces budowania polskiej państwowości. 18 listopada marszałek powołał rząd, na czele którego stanął socjalista Jędrzej Moraczewski. 4 dni później Piłsudski został tymczasowym naczelnikiem państwa, by sprawować najwyższą władzę Republiki Polskiej do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Państwo nie było w pełni zjednoczone, nie miało też ustalonych granic. Obejmowało obszar około 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, na których mieszkało 14,5 miliona ludzi. Popularny był wówczas dowcip, jakie jest największe państwo na świecie? Polska, bo nie ma granic. O ich kształcie w kolejnych latach decydowały m.in. powstanie wielkopolskie, 3 powstania śląskie i wojna polsko-rosyjska. Prezydent zaapelował o zachowanie wartości i tradycji, które pozwoliły Polsce przetrwać. Andrzej Duda przekonywał, że należy przeciwstawić się wszelkim ruchom społecznym, które kwestionują poszanowanie życia, rodziny, chrześcijańskich korzeni i przywiązanie do naszej niezależności. Prezydent, który był gościem Polskiego Radia w rocznicę odzyskania niepodległości, przypomniał, że właśnie te wartości pozwoliły nam zachować narodową tożsamość, gdy Polski nie było na mapie. One też ukształtowały naszą świadomość. Jeżeli ktoś pyta, czym jest dzisiaj Polska, to Polska jest właśnie państwem tworzonym przez naród, który wyrósł na tej wielkiej historii i wielkiej tradycji, tradycji chrześcijańskiej, tych 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, tradycji obrony ojczyzny, ale tradycji właśnie takiego kultywowania rodziny, bo to jest w naszym społeczeństwie niezwykle ważne. Duda zwrócił uwagę, że w trudnych chwilach historii zawsze potrafiliśmy się zjednoczyć w obronie spraw najważniejszych. W Belwederze prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Otrzymali je reprezentanci różnych grup zawodowych, m.in. żołnierze, artyści, duchowni oraz samorządowcy. Andrzej Duda powiedział przy tej okazji, że niepodległość można rozpatrywać na kilku poziomach: historycznym, militarnym oraz działania na rzecz kraju. Niepodległość trzeba budować każdego dnia. I dziś mam ten zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako prezydent mogłem odznaczyć państwa, czyli tych właśnie, którzy swoją pracą, swoją działalnością budują tą polską niepodległość. Wśród odznaczonych przez prezydenta byli m.in. transplantolog Marek Krawczyk, piosenkarka Halina Frąckowiak, ksiądz Bogdan Bartołd, aktorka Małgorzata Kożuchowska, lekkoatletka Anita Włodarczyk, żołnierz wojny obronnej w 1939 roku Mieczysław Jastrzębski oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Pośmiertną nominację na generała brygady otrzymał pułkownik Ryszard Kupiński. Prezydent mówił, że w ten sposób stała się sprawiedliwość historyczna, a generał Kupiński stał się rycerzem niepodległości odzyskanej w 1989 roku. Dzieło pułkownika Kuklińskiego, dziś generała, jest w tym zakresie niepodważalne i było niezbędne. Jak wszyscy wiemy, zapłacił za to wysoką cenę. Nie tylko wygnania, zapłacił cenę nie tylko wyroku śmierci, który komunistyczny sąd wydał na niego. Zapłacił nie tylko cenę degradacji, ale zapłacił także cenę życia swoich najbliższych. Główne uroczystości Święta Niepodległości odbyły się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Duda powiedział tam, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku było dorobkiem kolejnych pokoleń Polaków. I dziś możemy powiedzieć, że dzięki poświęceniu poprzednich pokoleń żyjemy w niepodległej Polsce. I zbliżamy się do 100. rocznicy tej niepodległości z 1918 roku. I ja głęboko wierzę, że patrzą na nas dzisiaj z niebiosów tamci bohaterowie, ojcowie niepodległości i ci, którzy polegli albo pomarli w walce i w tęsknocie za ojczyzną i ci, którzy o nią walczyli i ją zdobyli.
jestem głęboko przekonany, że wszyscy oni chcieliby, abyśmy w tych sprawach fundamentalnych, a najbardziej fundamentalną z nich jest niepodległość, byli wszyscy razem. Prezydent mówił, że projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości ma pomóc Polakom wspólnie obchodzić to ważne święto. Andrzej Duda poinformował po raz pierwszy o przygotowaniu tego projektu rano w radiowej jedynce. Żebyśmy nie szli w różnych marszach, dlatego że są polityczne swary i mamy różne poglądy. I często spieramy się ze sobą, bo w samym spieraniu się w państwie prawdziwie demokratycznym nie ma nic nienaturalnego. To norma, że dyskutuje się o kierunkach rozwoju państwa, ale są wartości fundamentalne, a tym fundamentem jest Polska niepodległa, suwerenna, jedna. Dla nas wszystkich. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że inicjatywa prezydenta dotycząca ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy niepodległości ma duże szanse na zasypanie podziałów w polskim życiu politycznym. Minister wyraził nadzieję, że stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości będzie już świętowane wspólnie. Pewnie nie zasypie, ale oczywiście, że ma szansę, bo prezydent jest od tego, żeby łączyć. To jest jego powinność i obowiązek i Andrzej Duda się bardzo dobrze z tego obowiązku wywiązuje. I to jest oczywiście propozycja, żebyśmy godnie, wspólnie, także z włączeniem opozycji politycznej, obchodzili stulecie niepodległości. Gliński dodał, że plany prezydenta są zbliżone do działań Ministerstwa Kultury, odpowiedzialnego za wieloletni program rządowy Niepodległa, a ten ma ruszyć właśnie w 2017 roku. Jak powiedział wicepremier, są w nim zawarte takie elementy jak włączenie do programu obywateli i obchodów regionalnych. Prezydent Duda zaprosił również wszystkich do zaangażowania w przygotowania do tych obchodów. Wierzę, że dzięki temu, może już za rok, w 2017 roku, ale przede wszystkim w tym roku wielkiej rocznicy, w 2018, byśmy mogli wszyscy razem pójść także i w jednym marszu. W jednym marszu ku czci niepodległej, suwerennej i wolnej Polski. I abyśmy razem krzyknęli jednym głosem, niech żyje niepodległa Polska, a ci, co będą chcieli, dodadzą, niech Bóg błogosławi naszą wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę. W uroczystościach na Placu Piłsudskiego wzięli udział również premier, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kombatanci, żołnierze, harcerze i mieszkańcy stolicy. Przy grobie nieznanego żołnierza odczytano apel poległych, a prezydent dokonał przeglądu pod oddziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego i oddał honor sztandarom. Zebrani na placu odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Rozległ się też salut honorowy, czyli 21 salw armatnich. Odbyła się uroczysta zmiana wart przy grobie nieznanego żołnierza, po czym prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Niedługo potem ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, który zakończył się na błoniach Stadionu Narodowego. Podobnie jak w ubiegłym roku, manifestacja przebiegła spokojnie dla tysięcy osób. Udział w Marszu Niepodległości był okazją do zamanifestowania narodowej dumy i patriotyzmu. Według wiceszefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witolda Tumanowicza to właśnie manifestacja środowisk narodowych była dziś najliczniejsza. Serce się raduje, jak widzi się tylu Polaków z biało-czerwonymi flagami. Naprawdę są was tłumy tutaj. Dziesiątki tysięcy, może nawet 100 tysięcy. W marszu oprócz wielu młodych ludzi i rodzin z dziećmi wzięli udział także kombatanci. Jerzy Nowicki ze Światowego Związku Żołnierzy AK dziękował zgromadzonym za udział w manifestacji. Chciałbym, żeby w przyszłym roku było was jeszcze więcej. I pamiętajcie, miejcie w swoich sercach tych, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Pod sceną przy Stadionie Narodowym uczestnicy marszu zaśpiewali hymn, a setki osób odpaliły w tym samym momencie race. Organizatorzy marszu spalili również flagę Facebooka, jak mówili w proteście przeciwko cenzurze i usuwaniu profili środowisk narodowych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Marsz Niepodległości nie był jedynym, który został zorganizowany dzisiaj w stolicy. Przemówienie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego rozpoczęło manifestację Komitetu Obrony Demokracji KOD Niepodległości. Uczestnicy wyruszyli z warszawskiego Placu Narutowicza w kierunku Pola Mokotowskiego. Komorowski mówił, że uczestnictwo w demonstracji to wyraz emocjonalnego związku z twórcami niepodległej Polski, a także zatroskanie o demokrację. Warto pamiętać o tym, że walcząc o państwo niepodległe, jednocześnie w sposób automatyczny sięgaliśmy po wzorce demokratyczne, ale również rozważaliśmy i decydowaliśmy nie tylko o kształcie naszej ojczyzny, ale również o naszym miejscu
świecie. Były prezydent podkreślał, że w 1989 roku Polacy, stanowiący o demokratycznym kształcie Polski, zdecydowali także o pójściu w kierunku jednoczącej się Europy. W ocenie Bronisława Komorowskiego klucz do wzmocnienia Polski leży w procesach integracyjnych. Jesteśmy cząstką świata, który musi szukać swego bezpieczeństwa, swojego rozwoju, swojej szansy na przyszłość, głównie w procesach integracji. Należy jednak zawsze pamiętać, że świat integrującej się Europy, integrującego się kultury i świata zachodniego składa się, składał w przeszłości i w moim przekonaniu będzie się składał z sumy patriotyzmów narodowych. Z kolei środowiska lewicowe i anarchistyczne zorganizowały manifestacje razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi. Demonstranci zebrali się na Placu Zamkowym i przeszli na Plac Powstańców Warszawy, sprzeciwiając się właśnie nacjonalizmowi, rasizmowi i nietolerancji. Wolność! Równość! Antyfaszyzm! Nacjonalizm to okrutne narzędzie, które ma za zadanie tłumić bunt przeciwko poniżającym warunkom życia. To przekonanie o wyższości swojego narodu nad innymi. Nie organizujemy alternatywnego święta niepodległości. Nasza manifestacja to jest po prostu pokazanie sprzeciwu wobec nacjonalizmu. Bardzo boli to, że nacjonalistom udało się doprowadzić do tego, że ludzie myślą właśnie, że to jest taki bardziej hardkorowy patriotyzm. Wolność! Równość! Ze stołecznych ulic i placów przenosimy się już teraz do Ogrodu Kraka. Dziękujemy dziś za 27 lat wolności, mówił na Wawelu kardynał Stanisław Dziwisz w czasie mszy za ojczyznę rozpoczynającej obchody Święta Niepodległości. Metropolita krakowski podkreślał, że Polacy powinni dziękować za dar życia wolności. Zdajemy sobie sprawę z naszych słabości, popełnionych błędów, niepotrzebnych sporów. Byłoby wielką niewdzięcznością nie uznać tyle dobra, jakie się już dokonało i w czym każdy z nas ma swój mniejszy lub większy udział. Niezależnie od tego, do jakiego stronnictwa należy, jest za co dziękować Panu Bogu. Kardynał Dziwisz zaznaczał jednak, że wszyscy powinni mieć świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Po mszy z Wawelu przed ruchem z Matylki przyszedł pochód patriotyczny. Swoje własne pochody w Krakowie zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. W obchodach wziął udział m.in. Jarosław Kaczyński. A liderzy Platformy Obywatelskiej również uczestniczyli w mszy świętej w katedrze na Wawelu. Grzegorz Schetyna wraz z kierownictwem partii złożył wiązankę kwiatów na grobie Józefa Piłsudskiego. Lider PO zaznaczał, że w ten sposób przedstawiciele ugrupowania chcieli oddać hołd postaci, która przyniosła wolność. Ci, którzy dzisiaj mają usta pełne frazesów i okrzyku, powinni o tym pamiętać. Polska, kiedy jest podzielona i skłócona, kiedy szuka wrogów i przeciwników, wtedy zawsze przegrywa. Kiedy jesteśmy razem, jak w 18 roku, kiedy mimo różnic wiemy, że coś jest najważniejsze. Najważniejsza jest suwerenność, niepodległość i wolność, którą wtedy odzyskaliśmy. Jak jesteśmy razem, to wtedy są zwycięstwa, są sukcesy, jest to, co najważniejsze. Przedstawiciele PO oddali hołd i złożyli wiązankę kwiatów również przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Z kolei w stolicy Wielkopolski 11 listopada to podwójna okazja do świętowania, bo przecież oprócz Święta Niepodległości to także Świętego Marcina. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w intencji ojczyzny. W Farze biskup Damian Bryl mówił, że chrześcijanin powinien codziennie pracować dla dobra kraju. Przypomniał o potrzebie przebaczania i wzajemnego szacunku. A jego słów słuchali parlamentarzyści i samorządowcy z Wielkopolski. Później na Placu Wolności po armatnim wystrzale wojewoda Wielkopolski wspominał historię walki o niepodległość i wzywał do kultywowania tradycji. Po tych uroczystościach przyszedł czas na bardziej rozrywkową część dnia. W Poznaniu co roku to kolorowe, radosne imieniny ulicy Święty Marcin. Klucze do miasta świętemu przekazał prezydent Poznania, a na straganach rogale. Dobre były. Wyśmienite i wybraliśmy najlepsze. Ale w tym roku do słodkich rogali dołączyła gęsina. Kolejki po tą mięsiwo ciągnęły się przez cały stary rynek. Pyszna gęś. Pyszne, bardzo dobra. Tak. Pierwszy raz jem. Przyjemne połączono z pożytecznym. Swoje stragany wystawiły Caritas i Barka. Caritas sprzedawała rogale, a zebrane pieniądze pozwolono organizacji wigilii dla ubogich i bezdomnych. To się bardzo często zdarza, że ktoś się mówi, że resztę zostawia na ten zbożny cel. Rozgrzewa nas atmosfera. Święto Niepodległości, Święto Wolności. Radość w naszych sercach. Tak ciepły i radosny był Poznań 11 listopada. Maciej Kluczka, Radio Merkury.
Na Śląskim w kształcie Polski. Pod takim hasłem 11 listopada był świętowany na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Głównym punktem imprezy było stworzenie biało-czerwonej mozaiki, której kształt miał przypominać mapę Polski. Swoje miejsce na żywej mapie znalazło ponad 4 tysiące osób, z czego bardzo zadowolony był prezes Stadionu Śląskiego Krzysztof Klimosz. Co roku staramy się ten dzień uczcić festynem na wolnym powietrzu, radosnym. Cieszymy się, że festyn na Stadionie Śląskim wszedł już w tej chwili w świadomość ludzi. Nie jestem o tym przekonany, że następne święto będziemy już świętować na nowym Stadionie Śląskim. Stadion Śląski ma zostać otwarty po modernizacji, która trwa już od kilku lat, w połowie 2017 roku. Wojenko, czy też pierwszą brygadę odśpiewali mieszkańcy Bydgoszczy na Starym Rynku. Wielki koncert pieśni patriotycznych był jedną z atrakcji dla nich z okazji Dnia Niepodległości, a inne to m.in. przemarsze ułanów na koniach, pokaz zabytkowych aut, czy też możliwość skosztowania świątecznej gęsiny. My, pierwsza brygada. Jak się podoba takie świętowanie ze śpiewnikiem w ręce? Nie ma nic lepszego, bo śpiew rozwesela, nie musi o polityce. Ja już tu trzeci rok jestem i teraz mamę, ciocię, męża przyprowadziłam. Jesteśmy zwartym chórem. Już zachwyciłam. Widziałem tutaj w tej starocie, no śpiewanie brałem tam w udziału. Co w menu? No w menu świąteczne, gęsina oczywiście. Gęś burgerek, czyli okrasa gęsia z dodatkiem wołowiny, smażona na patelni, pasztety. Związane ze Świętem Niepodległości zgromadziły na Starym Rynku tysiące Bydgoszczan. Koordynatorem obchodów była bydgoska lokalna organizacja turystyczna. Uroczystości Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie, mówi minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, który dodał, że już od tygodni policja pracowała nad tym, by obchody przebiegły bez zakłóceń. Jest to niewątpliwie zasługa polskiej policji. Na ręce pana komendanta głównego policji, na ręce pana komendanta stołecznego policji chciałem złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalizm, za zaangażowanie. Rzeczywiście polska policja zapewniła bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy chcieli manifestować dziś w związku ze Świętem Niepodległości. A w Warszawie zarejestrowano 15 zgromadzeń, mówił minister spraw wewnętrznych. Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, organizatorzy zarejestrowali liczbę 50 tysięcy. Wedle szacunków policji było 75 tysięcy osób, które świętowały odzyskanie niepodległości. Jeśli chodzi o Marsz Kodu, zarejestrowany został z podaną liczbą uczestników 100 tysięcy. W kulminacyjnym momencie tego marszu policja szacuje, że było 10 tysięcy. A bezpieczeństwo obchodów w stolicy strzegło 7 tysięcy policjantów. Nie wiemy, ile tysięcy policjantów strzegło bezpieczeństwa podczas meczu Polska-Rumunia w Bukareszcie. Niestety doszło tam do bandyckiego zachowania. Rzucono petardę, która wybuchła tuż obok Roberta Lewandowskiego. To było w 54 minucie. Robert Lewandowski długo nie podnosił się z boiska, ale jak już się podniósł, to teraz, czyli w 81 minucie, właśnie Robert Lewandowski podwyższył wynik na 2-0. Polacy prowadzą, nie wiemy, o ile sędzia w związku z tymi smutnymi wydarzeniami przedłuży to spotkanie. Są wśród nas tacy, którzy pamiętają czasy, gdy rodziła się niepodległa. W dniu Święta Niepodległości w sposób szczególny wspominamy postać Józefa Piłsudskiego. Bez jego idei niepodległościowej i legionów nie sposób mówić o wolnej Polsce. Najstarsza Polka mieszkająca w Lublinie, 111-letnia Jadwiga Skalińska-Szubartowicz, uważa marszałka za jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Oddał Polskę wolną i bardzo wiedzą powiedział, że nasz naród jest piękny i umie walczyć. Pierwsze lata wolności najstarsza Polka wspomina jako czas ciężkiej pracy i wyjątkowego zaangażowania Polaków w odbudowę ojczyzny. Pierwsze 10 lat wolności to była tylko praca, ciągła praca. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nasz kraj uzyskał też dostęp do Bałtyku. Dla młodego państwa była to ogromna szansa na rozwój gospodarczy. Wielu Polaków po raz pierwszy mogło zobaczyć morze, wspomina Jadwiga Szubartowicz-Skawińska. Nad morzem to młodzież mało nie zwariowała, jak zobaczyła morze.
Jaka to była radość, jakie to było cudowne. To może nasze jakieś pieśni śpiewane. Stój na nastolatnia Lublinianka dzieciństwo spędziła w Polsce i w Rosji, a do kraju wróciła w roku 1919. Tysiące osób zgromadziło się w świątyni Opatrzności Bożej. Rozpoczęta odśpiewaniem hymnu narodowego uroczysta msza, której przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak, była pierwszą eucharystią sprawowaną w głównym kościele świątyni. W powitaniu kardynał Nycz przypominał, że świątynia to wotum wdzięczności Bogu. Chciałoby się powiedzieć, że czekaliśmy na ten moment dokładnie 225 lat. Tyle czasu bowiem minęło od obietnicy świątyni wotum, jaką złożył król i twórcy Konstytucji 3 maja. Dziś stajemy przy ołtarzu tej monumentalnej świątyni, by przede wszystkim dziękować. Przypomnijmy, budowę świątyni wsparło 100 tysięcy darczyńców z kraju i z zagranicy, którzy po mszy otrzymali pamiątkowe medale zasłużonego darczyńcy. 24 godziny w Polsce i na świecie. Przed nami uporządkowanie spraw w Europie, mówiła premier Beata Szydło w czasie obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych w Krakowie przez Prawo i Sprawiedliwość. W czasie przemówienia w hali Towarzystwa Sportowego Sokół podkreślała, że największym wyzwaniem będzie reforma Unii Europejskiej. I nie jest to tylko i wyłącznie kwestia budowania dalszego rozwoju Europy, myślenia w kategoriach Unii Europejskiej jako instytucji, która ma scalać. A więc ta reforma musi być przeprowadzona, bo dzisiaj my tego wzmocnienia ze strony Unii Europejskiej, mimo że jesteśmy ważnym jej członkiem, nie czujemy. I mówimy bardzo głośno i mamy odwagę stawiać tę sprawę, że te zmiany muszą być przeprowadzone. Przed spotkaniem z sympatykami politycy PiS wzięli udział w mszy w katedrze na Wawelu, po której złożono kwiaty przy grobie Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich w wawelskich kryptach. Prezes PiS powiedział, że jego zdaniem istnieją osoby, które podważają wolność i suwerenność Polski. Stwierdził też, że podważana jest polska kultura. Nie mogę powiedzieć, że dziś nasza wolność, suwerenność, nasze prawo do podejmowania decyzji odnoszących się do naszego kraju, do naszych interesów nie jest przez nikogo podważane. Co więcej, są i tacy, którzy podważają nawet nasze prawo do kontynuowania tego wszystkiego, co określamy, co nazywa się naszą polską kulturą. Kaczyński wskazał na działania Unii Europejskiej i jego zdaniem wspólnota realizuje interesy najbogatszych europejskich państw, a tym słabszym narzuca swoje decyzje. Jego zdaniem Polacy muszą dążyć do wzmocnienia siły własnego państwa. Zwiększać swoją siłę, to jest być coraz silniejsi pod każdym względem, począwszy od tak ważnego dzisiaj aspektu militarnego, a skończywszy na kulturze właśnie. Z okazji Polskiego Święta Narodowego w Kijowie uczczono pamięć powstańców styczniowych. W uroczystości uczestniczyli dyplomaci na czele z ambasadorem Rzeczpospolitej Janem Piekło. W kijowskiej Cytadeli złożono wieńce w barwach narodowych. Cytadela Skośna Kaponiera to jedno z wielu miejsc w ukraińskiej stolicy związanych z Polską. Uroczystość odbyła się przy krzyżu i tablicach upamiętniających powstańców, którzy byli tu więzieni przez władze carskiej Rosji. Ambasador Piekło, który objął placówkę dyplomatyczną w zeszłym miesiącu, podkreślał, że jest miło zaskoczony ilością życzeń ze strony Ukraińców z okazji Polskiego Święta. Życzenia, które od rana spływają gdzieś na moją skrzynkę czy telefonicznie, to jest bardzo wzruszające. Tak samo my powinniśmy pamiętać o ukraińskich świętach i reagować w podobny sposób i to się dzieje. Myślę, że się uczymy siebie nawzajem po latach, kiedy nas rozdzielono przy pomocy komunizmu. W ramach obchodów święta Polacy mieszkający w ukraińskiej stolicy przejadą z polskimi flagami ulicami noszącymi nazwy polskich patronów. 24 godziny w Polsce i na świecie. Cały dzień spała. Tak najlepiej, bo cały dzień spać. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam.
Uroczystości Święta Niepodległości przebiegły bezpiecznie, mówi minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. W wielu miastach Polski odbyły się obchody państwowe, a także manifestacje i pikiety organizowane przez różne środowiska. Szef MSWiA powiedział na konferencji prasowej, że policja od tygodni pracowała nad tym, by obchody święta przebiegały bez zakłóceń. Jest to niewątpliwie zasługa polskiej policji. Na ręce pana komendanta głównego policji, na ręce pana komendanta stołecznego policji chciałem złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalizm, za zaangażowanie. Rzeczywiście polska policja zapewniła bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy chcieli manifestować dziś w związku ze świętem niepodległości. W Warszawie zarejestrowano 15 zgromadzeń, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, organizatorzy zarejestrowali liczbę 50 tysięcy. Wedle szacunków policji było 75 tysięcy osób, które świętowały odzyskanie niepodległości. Jeśli chodzi o Marsz Kodu, zarejestrowany został z podaną liczbą uczestników 100 tysięcy. W kulminacyjnym momencie tego marszu policja szacuje, że było 10 tysięcy. Bezpieczeństwa obchodów w Warszawie strzegło